Dzień dobry, kochani. Dzisiaj mamy ciekawą akcję. Mercedes W164 450 CDI. 8-cylindrowy silnik V8, 306 PS-ów. 2000 to jest chyba 11. 256 albo 259 najechane, dokładnie nie wiem, kłamał nie będę. Około 260 tysięcy. Co mamy z tym autem? Do dnia dzisiejszego samochód chodzi nadal, to znaczy silnik, wszystko działa. Wymieniamy dwie turbiny, dwie turbosprężarki. Z prawej sprężarki, stojąc przed autem, z lewej sprężarki, tutaj z tej, z kompresora, wali olejem dosyć mocno. Z tego tytułu wymontowujemy dwie turbiny i wieziemy turbiny do firmy. Będą je regenerować. Dostaniemy je za 2-3 dni z powrotem i będziemy turbiny zakładać. Może przejdę krótko wokoło. Pokażę, jak fura wygląda, jak to już na moich filmach bywa. V8. Auto stoi wysoko, ma zawieszenie pneumatyczne. Taka oto fura. Samochód chodził do samego końca, nic się z nim złego nie działo, żeby stracił moc, żeby cokolwiek. Profilaktycznie wymieniamy turbiny z tego tytułu, że już prawe turbo dostało po zaworach. Dobra, my wymontowujemy dalej, dobieramy się do turbinek. Filtr powietrza wyjechał. Rury od filtra powietrza też wyjechały. Gdzie ja to mam? Tu mamy tą pewną część. O, z materiału, tak jak widać. Tu mamy filtry powietrza. I dziabiemy dalej. O, coś tutaj było, coś obżarło. Jakiś gryzoń. Się władował. Niemiecki gryzoń. Niemiecki. To dość pazerny. I bardzo agresywny. Tak? No to po koronie wszystko, wiesz co? Zgodni wszyscy. No dobra, także my dziabiemy dalej. Także, szanowni państwo, my po około półtorej godziny, czy dłużej nam to zajęło? Półtorej godzinki gdzieś, nie? Półtorej godzinki my mamy tak, pół ośki mamy wyjęte. Olej mamy wypuszczony. Mówię o przednim dywsze. Łośka jest wyjęta. W takim stanie mamy to, o czym mówiłem. Zażegamy olejem. To, co wyjechało, opuszczamy zawieszenie na dół. Niektóre śruby są poluźnione. Tu mamy wszystko porozpinane, tak jak to widać. Potężny i wielki problem był z tymi płośkami, żeby je wybić. Tu nikt jeszcze chyba w życiu nie zaglądał. Waliliśmy młotem ostro. Krótko zwięźli na temat. Było przejebane je wypierdolić z tej piasty. Ale udało się. Tak jest. Lata ćwiczeń na siłownia. Nie, pakiernia musi być, bo to był pewnie. Takiego młotka byś nie podniósł, jakbyś nie chodził na pakiernię. No. Także jaka mówię, tak, mowa o Błośce, tak, nigdy w życiu. Także tak to wszystko wygląda póki co. Jedziemy do domu, bo mamy późną godzinę. Późno zaczęliśmy zresztą. Mamy godzinę 5 po 10. Oczywiście wieczorem. Coś jeszcze miałem powiedzieć? Aha, Błośce mamy tutaj. One wyjechały. Olej wypuszczony. Auto na dół. I jedziemy furą na dół. Zostawiamy i do jutra.
wyskakujemy z dyferencjałem. Śruby powykręcane. Też całe luźne. Dobra, pauza, bo nie ma komu kamerować i wyciągamy go dziada. Idziemy. Jak pięknie kwiczy. Powiedz, ci, że trzyma kurwa normalnie. Ech, śniadanko było dzisiaj. Dobre było. Tyle lat, kurwa, śniki. Kurwa, śrubeczkę. Ej, zaraz mi zęby wybijesz. Nie, muszę mało, wiesz. Chłopak agresywny, pracy się nie narobił. Także mamy dyferka tutaj. Wyjechał se. Dobra, kotecku, no to co? Wyskakujemy. Lecimy. Z wózeczkiem, z wózeczkiem. Dobra, kochani, wózek mamy odkręcony. Tak sobie tylko prowizorycznie wisi. Podparty jest. Tutaj nie widać, auto stoi u góry. Silnik mamy podwieszony. No co więcej, jak wyjedziemy z kołyską, to pokażemy dalej. Tu na razie wszystko tak, jak było wcześniej, nic się póki co nie zmieniło. Zaraz wyciągamy maglownicę. Musimy wypiąć całość, żeby zrobiło się fajne, duże, fajnie dużo miejsca. Nie mam latarki. O! Tak się tam zrobi miejsce. Już widać lewą turbinę. Zaraz się odkręcimy łapę od silnika. Tutaj to samo. Tego zarzygańca, o! Słabo widać. No jest tak bardzo ciasno, że to naprawdę, co by pokazać, to jest... To jest sztuka. To jest Mercedes V8. Tak jest, dlatego. To jest maszyna. Dlatego jest jak jest. Wszystko ciasno. Dobra. Krótka pauza na papierosa i grzebiemy dalej. Wózek wyjechał. Maglownica wyjechała. Odkręcamy poduchy. O, wszystko jest luźne. Miejsca się zrobiło, że ho ho. Teraz można tutaj gmerać. Trzeba było spuścić płyn ze wspomagania. Płyn, olej. Wyjebana podłoga. Ona się nadaje. No, poduszka wywalona. No to wymienimy, nie? Od razu mamy ją zdjętą, to wymienimy. Kijem na szkałę. Oczywiście. No dobra. Także dziabiemy dalej. Tak. Motor podwieszony. Tak jak widać. I dziabiemy dalej.
Dobra, kochanie, mała aktualizacja. Lewe turbo wyjechało. Światełko. O, tak to wygląda. Jest bardzo dużo rzeczy, o których chciałbym powiedzieć, dlatego postaram się streścić. Tu ta turbina przekręcona jest od dołu. Prawa turbina, to znaczy ta gorsza, jak widać tam, śruby są od góry. O, tam są od góry. Jest bardzo nieporęcznie, niewygodnie do tej śruby się dostać, to znaczy te dwie. Jakoś tam się poradzi. Pomiędzy kolektorem a głowicą, tam jest, musi być dziura. I tam postaramy się jakoś podejść. Tu jest ta lewa turbina. Jeszcze dzisiaj turbo musi lecieć na regenerację. Lewa turbina też widzę tutaj, pomimo że była sucha. Nie wiem, czy to zaraz mam sobie światło. Dobrze, momencik. Zobaczcie na to. Strona zimna. Tu coś wpadło. Widać na łopatkach. Widać na wirniku, że coś tam jest, już jest wy. Luzu nie ma. Akcjalnie też nie ma. Ale zobaczmy teraz stronę gorącą. Bo trzeba uważać na to ustrojstwo. To jest zasilanie od oleju. Strona gorąca jest czysta. No luzów nie ma, jako tak. Tyle o ile. Tak to mniej więcej wygląda. Turbiny wydobyć w tym smoku, to są rzeczy, o których właśnie chciałem powiedzieć. Wymontować turbo w tym aucie, to tak jak widzicie. Tu jest ta poduszka, co wczoraj nam zauważyliśmy, że jest wywalona. Poducha jest też do wymiany. Dzisiaj zmówimy tą część. Tu mamy powrót od oleju. Całkowicie trzeba było to też wymontować. Mówię, chciałem pokazać to mniej więcej. Starałem się pokazać to. Chciałem pokazać to jak najdokładniej, jeżeli chodzi o cały demontaż. Kręcenie, które śruby, co i jak. Ale niestety, to jest wszystko tak ciasno, że choćbym chciał zrobić to najlepiej, i tak nie udałoby się tego wszystkiego pokazać. Dlatego zmontuję całe to wideo. Mam nadzieję, że będzie to mniej więcej odzwierciedlało czas, jaki pochłonęła ta naprawa, to znaczy ta wymiana. Co więcej, tu też widzę z tego zasilania oleju, tak jak tam widać. Troszkę tam się gdzieś tam się lekko pociło. To jest zasilanie na turbinę. Co chciałem pokazać więcej? No tak jak mówię, sondy lambda, nie sondy lambda. Wszystko jest powyczepiane. Układ kierowniczy wyczepiony. Wszystko mamy, że tak powiem. Cóż więcej? Tu wszystko, DPF prawy, DPF lewy. Tutaj nam zerwała się, tak jak widać, na śruby są niestety, temperatura zrobiła swoje. To jest opaska, która trzyma turbinę, DPF z turbiną. Tu się nam zerwała, to będziemy musieli wykręcić, dać jakąś inną. To udało się uratować, to się nam odkręciło. Też ciężko, ale się odkręciło. No cóż więcej mogę tutaj rzec. W tym smoku, w tej V8, czego nie udało mi się wczoraj, co zapomniałem powiedzieć, tu mamy jeszcze jednego miecha do wymiany, prawe tylni. Jest Arnota, dobrej jakości, Contiego. Tu wymieniamy tego miecha. Do tego wymieniamy. To było zamawiane w Mercedesie. Wyobraźcie sobie, że to chodzi o te dźwigienki, to są te łopatki do tych senzorów. Zaraz to pokażę.
włączę tylko światło. Będziemy wymieniali. No gdzie to jest u góry całkiem? O, te plastikowe, to są te plastikowe łopatki od położenia. O, od zawieszenia od hermetiku. To są te i teraz powiem wam, że nie polecam kupować tego w Mercedesie z tego tytułu, że te części łącznie z tymi śrubkami, no tam były składowane, ok, śrubki śrubkami. Tu jest też tak jak widać to. Moment, bo mam zapaloną latarkę. Te cztery pierdoły i śrubki, 171 euro, wierzycie to albo nie. To są oryginalne części Mercedesa do niego. Także katastrofa, nie? No ale jest jak jest. Ten miech oczywiście nie w Mercedesie, ale kosztował 183 euro. Krótko, przed tym chyba to było 3 miesiące, może 6 miesięcy, wymieniałem tutaj tego miecha. Też jest założony Arnota. O, tak jak widać. O tych mówiłem tutaj. O tych dźwigienkach, o tych patykach, palcach, nie wiem jak to nazwać. Ten miech był wymieniany. I tu będziemy wymieniać tego miecha. Też jest Arnota. Ale mówię, będziemy go wymieniać, bo prawa strona, czytając go komputerem, stała troszkę wyżej. Zresztą było samochód, jak mierzyliśmy od osi koła do błotnika, tu stał praktycznie centymetr wyżej, dlatego albo niżej, już teraz nie pamiętam, niżej albo wyżej, albo przekłamują te sensory, wywalone są tutaj na, gdzie tu będzie lepiej pokazać, chyba z tyłu, co? Momencik, o, one tutaj się wybijają. Czemu nie mam światła? No. One tutaj się wybijają na tych jabłuszkach, tam na tych. O, robi się luz i przekłamują. I auto stoi jak koza. Jedna strona wyżej, druga niżej. I co niektórym może się wydawać, że jest poducha trzaśnięta, ale my profilaktycznie wymieniamy prawą poduchę, bo to jest jedyna rzecz, która jeszcze jest otwarta przy tym aucie. Szut tutaj był też jakiś czas temu przed rokiem robiony. I teraz to ciekawe. Tumnik drgań. Zobaczcie, gdzie on ma tumnik drgań. Na środku. Nie ma nigdzie tu. No jest to V8. Być może dlatego. Tumniki drgań założone są ze skrzynią w połowie auta. Tak ma ten typ. Żeby w ogóle wykręcić turbinę, wyjąć, musieliśmy poluźnić kompresor klimy, gazu nie wypuszczaliśmy, po prostu poluźniliśmy go, zrzuciliśmy pasek. No i tak to mniej więcej wyglądało. Ja biorę się teraz za prawą stronę i spróbuję tą turbinę dostać. Problem jest, że tam trzeba walczyć od góry, tak jak mówię, bo tu są. Uda mi się tam wjechać? O, tu są śruby trzy, które trzymają turbinę. Te dwie nie będzie problemu, ale z tą trzecią będzie tutaj walka, to już o tym wiem. Trzeba będzie jakoś tam wjechać. Nie za szerokim kluczem. O proszę, jak to wszystko jest tutaj zawalone olejem, który go wpuszczało. To już był czas na te turbiny, mówię, prawie 260 tysięcy. I tak, cud, że to tyle wytrzymało. Co więcej mogę pokazać? Mówię, tutaj zrzuciliśmy pasek, całkowicie go nie ściągaliśmy. Co więcej? Jak to wszystko wygląda? Wygląda rozsądnie jak na szlocie. Części leżą wszędzie. No ale niestety przy takich naprawach nie sposób jest, że tak powiem, mieć wszystko pięknie poukładane. No tak to mniej więcej wygląda. Powiem tak, walka jest niesamowita. W warunkach domowych, kanałowych, na moje zdanie jest na ten temat, że nie jest w stanie to do. Nie można, nie jest to możliwe, to nie jest do zrobienia, żeby wyjąć te turbiny. Jeszcze dzisiaj postaramy zawiesić się do regeneracji. Turbiny będą zregenerowane. Gwarancją wszystkim dostaniemy kwity, jakie części były
wymienione, co tam. Tutaj wiemy, ile auto ma przejechane, wiemy, że turbiny są oryginalne. Chyba, że ktoś wymienia przy 100 tysiącach. Ciężko mi powiedzieć. W każdym razie wiemy, jaki jest przebieg. Te będą zregenerowane i będzie to jeździć. A jeśli kupimy turbiny i damy stare na wymianę, to no nigdy się nie wie. Mówię, tutaj ze sterownikami nie było najmniejszego problemu, nie wyrzucało żadnego błędu, żadnych kontrolek silnika, auto miało moc, jechało do momentu, kiedy wjechaliśmy samochodem na podnośnik. Także bez cudowania oddajemy te i dostajemy z powrotem te same. Nie robimy żadnej wymiany. Nie mówię, że to jest złe, ale po prostu tak zdecydowaliśmy i tak się, mówię, sprawy mają. Dobra, moi drodzy Państwo, ja przystępuję do demontażu prawego turbo, tego, że tak powiem, mokrego turbo. I mówię, mam nadzieję tylko, że uda mi się to wszystko ogarnąć, żebyśmy jeszcze dzisiaj, jest piątek, żebyśmy dzisiaj zawieźli turbo do regeneracji. W poniedziałek byśmy, najpóźniej wtorek, odebrali turbinę. No i w poniedziałek po południu zaczęlibyśmy rzucać, wtorek kończymy auto. Ogólnie z wyjęciem, potrzebowaliśmy wyjęciem tych turbo, nie każcie mi kłamać, mamy drabinę, żeby czasami wejść coś tam pogrzebać. Nie każcie mi kłamać, momencik, zaczęliśmy. 3, 6, no jakieś 8 godzin, 7 godzin, do te... zaraz moment, 3, tak, no jakieś 6,5-7 godzin do tego momentu. Do tego momentu udało nam się, że tak powiem, dojść. I jeszcze jedno turbo zostało. Oczywiście uchwyt od poduchy trzeba zdemontować, nie wyjedziecie z turbem. Nie wymiecie, bo jest za ciasno. Tutaj z tej strony wygląda, że jest dużo miejsca. Mam nadzieję, że tutaj jak wyciągnę ten uchwyt, no jest troszkę rozrusznik wystaje, ale to mówię, to jest detal, to jest drobiazg. Jak wymontuję sobie, wykręcę sobie te trzy śruby u góry, mam i ten uchwyt, on już jest luźny w sumie, tu jest na jednej śrubie przykręcony za turbiną. Wczoraj patrzyliśmy, że był z tym problem, żeby to wykręcić, o tam jest, widzicie go? O, jak to wykręcić? To jest właśnie to, cienki klucz, jakoś próbować na łamańcu, zobaczymy. W każdym razie ten uchwyt trzeba wykręcić i wtedy wyjedziemy z turbo. Dobra, ja przystępuję do roboty. Normalnie to wideo powinno trwać chyba ze 3 godziny. Przy takiej robocie, ale mówię, to wszystkiego człowiek nie jest w stanie nakręcić, także nie krytykować, nie pisać głupich komentarzy, bo tu jest multum, w tej V8 jest multum roboty. To jest naprawdę to. Różne rzeczy się robiło, silniki, busy, nie busy się wymieniało. Rozmawiałem z paroma ludźmi też na ten temat, mówiłem, wolałbym, szczerze powiedziawszy, wymienić jakiś sobie silnik, jak wymieniać turbo w tym aucie. Tu jest tyle roboty, to jest masa części, jest po prostu, mówię, zawsze przy takim demontażu, szczególnie przy kolektorze wydechowym, zawsze jakaś śruba pęknie, temperatura, czas, przebieg zrobił swoje, jakaś się urwie, zerwie, trzeba znowu kombinować, no, także ja działam dalej i do usłyszenia za chwilę. Tak, kochani, znowu aktualizacja. Mamy godzinę 13. Pogoda piękna, gorąco niesamowicie na dworzu. Turbiny są już na ziemi. Proszę bardzo, tak to wszystko wygląda. Tu jest lewa. Od strony kierowcy, tu jest prawa, od strony pasażera. Ta, która waliła olejem. Proszę spojrzeć sobie, jak wygląda wirnik. Mówię, auto chodziło, zaraz mówię, do samego końca, to tam nie ma, że ten, tylko że to już była pora, że tak powiem, ostatni dzwonek. Aj, kurczę, sorry. To był ostatni dzwonek na dwie turbiny luzów. Tu jest troszkę większy jak na tamtej. Ale tragedii nie ma, tylko co? Posiekany jest wirnik delikatnie. Tak to widać, tak to wszystko wygląda. Jak to? Momencik, druga strona. Tak.
Ta nieszczęsna śruba, o której mówiłem, tylko i wyłącznie, zaraz pokażę, jak to było tutaj kombinowane. Taki łamaniec zrobiony. Zaraz, gdzie ja mam ten klucz? Tu mam klucz, momencik. Zaraz tylko pokażę, jak udało się tą trzecią między kolektorem wydechowym odkręcić. O, tak został zmajstrowany. No taśma, żeby to było za bardzo... No, nie chcę zejść, dobra, nieważne. Na dwóch łamańcach, tak żeśmy to tutaj wykombinowali. W każdym razie turbiny wyskoczyły. Tutaj trzeba było wyjąć ten uchwyt, tak jak mówiłem, na którym jest przykręcona poducha, o, w tym miejscu. Tutaj, pomimo że sobie poluźniliśmy te trzy śruby, tą, tą i tą, to tej czwartej, która jest, tak jak ją pokazywałem wcześniej, o, nie szło wykręcić, bo przeszkadzało turbo. Ale turbo wyszło bez wyciągania tej poduchy. Także jest ok. Tam jest poducha, która była tutaj strzelona, niestety. Nie można jej kupić w zamienniku, tylko i wyłącznie jako oryginał. To będziemy zamawiali w Mercedesie. Mówię, bo żeby tą poduchę później wyskubać, trzeba odchylić sanki. A jak już mamy to wszystko na wierzchu, to zrobimy tak, jak się należy. No cóż, auto na dół. Dobra, wykręcam jeszcze te rurki, za to jest zasilanie od oleju. Są takie Boeingi. O, to wchodzi tylko w głowicę silnika i przykręcona jedną śrubką. Nic więcej, to samo ta druga. Turbo prawe, czynnik operatory ma w turbinie. Teraz światło. Turbo lewe. Czynnik temperatury tam u góry, jak widać, o, ma w kolektorze wydechowym. Także nie trzeba było wypinać tej wtyczki tutaj z tyłu. W sumie jaka to różnica, i tak tyle wtyczek zostało już wypiętych, że głowa boli. No w każdym razie powiem wam, drodzy państwo, że jest to nie lada wyczyn wyszarpać te turbiny, a teraz przyjdzie nam zabudowa tego wszystkiego. Mówię, blachy, tak jak widać, to wszystko jest luźne. Tam nam została jeszcze jedna śrubka, ale to już nam nie przeszkadza na tyle. Także to będziemy sobie składać. Myślę, że w poniedziałek, mamy piątek dzisiaj. Dzisiaj jest piątek. Będziemy składać to w poniedziałek. Najpóźniej wtorek, jak dostaniemy turbiny, na pewno zrobię małą aktualizację. I przy montażu już będzie to troszkę, że tak powiem, przejrzyściej wyglądało, bo jak na chwilę obecną to jest taki kocioł, taki banżaj, że szkoda słów. No mówię, od jednej turbiny tutaj są te całe blachy. Rozkręciliśmy. Dobra, moi drodzy, auto na dół, jedziemy samochodem na dół i auto zostaje w tej chwili na podnośniku do wtorku, myślę. Także no to, bo tam mamy wózek, żeby nam to za nisko nie zeszło. Ok. Auto już schodzi. O, tak. Także na tyle byśmy byli. Tu nie wiem, czy to wcześniej pokazywałem na filmie, czy nie. Jeśli pokazywałem, to wytnę. Jeśli nie, tak to mamy tutaj wszystko. Silnik podwieszony na tych dwóch hakach. Ja już sobie nawet dzisiaj kombinowałem tą, nie mogłem dojść do jednej śruby. Ona jest tam pomiędzy, o, tak jak tu jest to wygięcie. O, to jest od turbiny trzecia. Proszę spojrzeć, tą blachę sobie troszkę poluźniłem. Ale jakoś tutaj, tym przegubem, udało mi się wejść kluczem. Ta lewa, jak ci mogę, ale prawa to jest. No i tyle. Podnosiliśmy auto, taki tutaj zrobiliśmy sobie prowizoryczny.
żeby maska nam się nie otworzyła i nie uderzyła. W każdym razie mówię, tak to wszystko, moi drodzy, wygląda na chwilę obecną. To, co chcieliśmy, mówię, my już jesteśmy na półmetku. Mamy to wszystko wyjęte. Najważniejsze, że turbo jest na ziemi i zaraz będziemy brali się w drogę. Zostawiamy i po odbiorze zrobimy znowu aktualizację. Całe wszystko, rurę, wirkulerę od turbiny, wsi od zimnej strony, wszystko zmontowane. Było tak ciasno, to jest tą rurą, widać, jaki to jest pomiętolona ta opaska. Ale to mówię, założymy jakąś nową, zobaczymy. W każdym razie na tyle byśmy byli. Przed miesiącem był zmieniany olej, zaraz znowu trzeba wrzucać oleju, 11,5 litra wchodzi do tego silnika. Także jak, prawie jak do ciężarówki. No i cóż, no wielkie auto. Wygodne, piękne auto, no ale tak jak powiedziałem, trzeba, robiąc takie rzeczy, jest no niestety cierpliwość i przede wszystkim czas. Dobra, także do usłyszenia niebawem. Także maleńka aktualizacja. Niestety nie było jak nakręcić zarzucania turbin. W każdym razie turbiny są już w środku. Tak, o, tam to jest lewa. Turbo dostaliśmy z regeneracji, tak jak było wszystko planowane. We wtorek przyszły, to znaczy przyszły, odebraliśmy je. Tak to wygląda. Tu jest prawa turbina. Mówię, te blachę od temperatury. Zostało wszystko już przykręcone. Tutaj przyjdzie jeszcze, gdzie jest ten uchwyt od poduchy. Tu przyjdzie poducha. Poduszki też już przyszły. Zamówiliśmy dwie. Tu już jest wtyczka podłączona. To również niestety, no mówię, byłem cały dzień sam. Nie było możliwości, jak tego nakręcić. Teraz tak, co dokupiliśmy? Tu, gdzie jest powrót oleju od turbiny, powrót do miski olejowej. Tam jest uszczelka nowa. Zasilanie, ten metalowy u góry, o ten tutaj, o. Dwie miedziane podkładki również były nowe. Tam, o tam, gdzie ta rurka wchodzi, o której wcześniej w filmie mówiłem, że lekko ciekło, tam przyszły nowe o-ringi. To też domówiliśmy. Co więcej, DPF-y zostały wyczyszczone, katalizatory zostały wyczyszczone, wszystko zostało wyczyszczone. Tutaj mamy nowe poduszki. Muszę wam powiedzieć, że pomimo tego, że te poduszki nie były do dostania jako zamiennik, dlatego udało mi się to kupić na eBayu. Tak to wygląda, nówka sztuka. Poza tym, że nie ma znaku Mercedesa na gumie, to jest wszystko to samo. Także nowe poduchy są. One są olejowe. Tutaj wczoraj przewracaliśmy sobie tą jedną. I wylał się olej z tego ustrojstwa. To była ta, która była zerwana. Mówię, tak to się niczym nie różni. Powykręcane sondy Landa, czujnik temperatury też wykręcony ze względu, że dwa DPF-y i dwa katalizatory szły do czyszczenia. Tu jest cały zestaw tych uszczelek, które żeśmy dostali. Tutaj mówię, takie o-ringi jeszcze pozostawały po derazie. Tu mamy, to też było w komplecie w tych uszczelkach. O, między katalizatorem a turbiną to przychodzi. Co więcej, co chciałem jeszcze pokazać. Tak jak mówię, był multum, znowu był multum roboty z tą jedną tylnią śrubą tam, ale wszystko, no tak jak mówię, wszystko jakoś udało się nam powkładać. Turbinki nowiutkie, pięknie zregenerowane, wszystko ładnie wypiaskowane. Także tyle mamy. Dzisiaj, co zakładamy dzisiaj? Dzisiaj zakładamy, moi drodzy, momencik. O! Tu
zostały odebrane. I to wszystko sobie zaraz podnoszę. W każdym razie światełko. O. Tak to mniej więcej wygląda. Także w tym punkcie jesteśmy. Co jeszcze? Zaraz się wybieram do Mercedesa. Wczoraj domówiliśmy tak tą opaskę. Pęknięta śruba, żeby z tym się nie męczyć. Opaska jako opaska sama w sobie jest dobra, ale zamówiliśmy nową, 20 euro w Mercedesie. I do tego trzy śruby, te nowe, do tych opasek. O, te śruby przyjdą też nowe. Też zamówiliśmy 2 euro za sztukę. co jeszcze? Mówię, tutaj ta osłona, tu przychodzi na to poducha. Ta osłona wchodzi tu do góry. Tam, tak. O, tak. O, na tym siedzi poducha, ale mówię, najpierw katalizatory. No i co, dzisiaj wrzucamy katalizatory, dzisiaj wrzucamy DPF-y, to co na dzisiaj jest zaplanowane. Co mogę więcej rzec? Co jeszcze mamy? Aha, już wiem co mamy. tu mamy olej do wspomagania. Bo mówię, żeśmy to wszystko wypuścili. I co jeszcze, co muszę Wam powiedzieć, pożalić się. Byliśmy w Mercedesie, wczoraj to było. Byliśmy w Mercedesie. Do tego dyferencjału, to jest przedni dyferencjał. Chcieliśmy wymienić olej, bo ten, który spuściliśmy, olej jest w takim stanie. Tak wygląda ten olej z dyferencjału. Nie ma tam opiłków, niczego, brudu, żadnych syfów nie ma. Tyle o ile jest ok, ale mamy to na wierzchu, więc chcieliśmy to też od razu wymienić. Niestety Mercedes w ogóle nie ma tego oleju w systemie. W Mercedesie ten olej nie podlega wymianie. A olej, jak to olej, trzeba wymienić. Tym bardziej, że mówię, mamy to wszystko rozebrane. Do wszystkiego jest teraz fajne dojście, więc możemy sobie olej, znaczy chcemy olej też wymienić. No i niestety olej musieliśmy zamówić na internecie. To też przyjdzie dzisiaj. Jadę zaraz odebrać olej. Dzisiaj mamy wtorek. Także tak jak planowałem, wczoraj odebraliśmy turbiny. Wczoraj zostały one wrzucone. No ale tak jak mówię, niestety chciałem pokazać troszeczkę jak to wygląda z tymi uszczelkami. Ale ci co już takie rzeczy zakładali to wiedzą. Mówię, tu przychodzi nowa uszczelka. Tam pomiędzy kolektorem widać ją. O, między kolektorem a turbem też jest nowa. Nie wiem, czy to tak będzie widać, z której strony było to lepiej widać. O, tu może, o, tam to takie sreberko, co wystaje. O, tutaj. To jest też nowa uszczelka. Także mówię, uszczelki są praktycznie wszystkie nowe. Cóż więcej. Dobra, ja idę sobie wynieść teraz te DPF-y. Wrzucimy wózek, wrzucimy półośki. Już tu poskręcamy zawieszenie, no i zostaną takie drobnostki. Powpinać te kostki, sondy lambda, nie sondy lambda, czujniki ciśnienia i tak dalej, i tak dalej. Troszkę to wszystko tutaj umyjemy. Układ kierowniczy też wszystko zabudujemy. No i tutaj teraz będziemy walczyć z tą nieszczęsną rurą. Tu jest też ciasno, żeby to wszystko. Kompresor. To wszystko trzeba ładnie poczyścić, pomyć jeszcze. Ściągniemy tą rurę zaraz na jedną opaskę tam w sumie, także to jest tam niewielka. To już wczoraj sobie tutaj pomyliśmy. To już zostało wczoraj wyczyszczone. Nie wygląda to idealnie, ale mówię, było zapaćkane strasznie z powodu tej prawej turbiny. Gdyby powiedział turbo wymienić, nie ma najmniejszego problemu, jest problem. A tu są te stare uszczelki. Pod kolektor, między kolektorem wydechowym a turbem. Takie same dostaliśmy nowe.
Także uszczelki, turbiny, symeringi, jakieś tam o-ringi. Tu również no, nowe uszczelki, jak mówiłem, na spływie oleju od turba. Też nowe. Także wszystko udało nam się dostać. Oczywiście turbiny wjechały od dołu. To, co najgorsze, było wkręcenie turbiny. Z tym już żeśmy sobie poradzili. Co jeszcze miałem powiedzieć? Cenowo może, jak to wyglądało. A więc tak, ta szela, znaczy ta opaska, 20 euro z jedną śrubą i plus 3 śruby dodatkowe do tej i do tamtych dwóch opasek po 2 euro za sztukę. Do tego symeringi, w razie dwa maleńkie symeringi, troszkę mniejsze, o-ringi takie troszkę mniejsze jak to, taki o-ring wchodzi na zasilanie od turba w głowicę. One były mniejsze jak te, mniej więcej tej samej grubości. 2 euro. No i teraz co muszę Wam powiedzieć, tutaj te poduchy. Mercedes chciał za to 171 euro za sztukę, z podatkiem ze wszystkim, czyli jakieś 350 euro za dwie. Myśmy dostali te dwie za 1/4 ceny, nowe. Myśmy dostali te dwie za 1/4 ceny. My dalej walczymy. No i cóż, jutro chciałbym, aby jutro już auto wyjechało. Kosmetyka, parę drobnych rzeczy jeszcze. Mówię, to co ważne, to co najważniejsze, to już jest, z czym był największy problem. Teraz to już jest tylko składanie. Puzzle i tak dalej, wszystko do kupy. Układ kierowniczy. Wszystko poskładamy. Zrobimy pierwszy start, jak to zwykle. No i tyle. Tak, kochani, szybko i na biegu. Nieszczęsna rura, o której mówiłem, już jest. Tu jest na dwie opaski, ona przeciskana, pomiędzy przychodzi gumowa rura, tym to jest wszystkim połączone, z tym była znowu walka. Kompresor tak prowizorycznie na razie przykręciłem na jedną śrubę. No to by było, mówię, to by było z tej strony na razie na tyle. Tu jest doszła dodatkowo ta blacha. Tak. Co chciałem jeszcze powiedzieć? DPF-y, katalizator DPF mam już uzbrojony, sonda lambda jest wkręcona. Tutaj też czujnik temperatury też jest wkręcony. Teraz trzeba jechać na obiad, coś zjeść. A, o czym jeszcze chciałem powiedzieć. Zapomniałem to pokazać. Nie wiem, czy komuś jest znana ta marka tych poduszek. Febest. Jakieś angielskie. W każdym razie to są te nowe poduchy, które przyszły. Firma Febest. W internecie można znaleźć dużo na ten temat. W każdym razie tutaj, gdzie zamawiam części, u dwóch dostawców nie było to w ogóle dostępne, tylko jako oryginał. Ale mówię, na eBayu szło to kupić, ktoś to wystawił i nowe, nieużywane. Sorry, bo mi tu kabel od mikrofonu przeszkadza. No w każdym razie, mówię, to na tyle mamy. Coś jeszcze chciałem pokazać. No tu są również te dwa, ten jeden sobie tutaj już tak prowizorycznie założyłem. Tyle o ile. Zaraz włączę tylko światło. Tu jeszcze nie jest złapany opaską. Tu czekam na tą jedną opaskę, która przychodzi na pomiędzy, ach kurczę, turbo a katalizatorem. Tu są te nowe ala uszczelniacze. To też dokupowaliśmy przy turbinach. No i mówię, no to jest na tyle. Nieszczęsna rura jest wsadzona. Opuszczę auto na dół. I zaraz postaram się to pokazać.
jak tam jest ciasno od góry. Nic nie idzie tam, że tak powiem, na tyle pogmerać, żeby tą rurę wsadzić od góry. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. I tak mówię. Zaraz, żeby mi nie szedł za nisko. Dobra. Góra, dół i tak to się... Mówię, to o tej rurze mówiłem. Teraz ja sobie to otworzę. O. Tu mówiłem o tym dolocie do turbiny. No co? To jest na tyle. O godzinie 16 mamy w tej chwili 20 po pierwszej. O godzinie 16 jadę zaraz do tego nieszczęsnego Mercedesa. A propos tego oleju, o którym wspominałem, nie twierdzę, że gdzieś w Mercedesie, gdzie pracują mądrzejsi ludzie, znaczy jest do kupienia, ale tutaj, gdzie ja byłem, niestety twierdzili, że mieli go tylko w beczkach, a z beczki spuścić nie mogli, bo nie wiedzieli, jak mają za to policzyć. No, w każdym razie, tak to wszystko wygląda. Tutaj te klipsiki takie wchodzą w nadkole, plastikowe. To są te, one też są nowe, leżą w aucie, o tych mówię, o. Te, które będzie można wziąć, co nie są uszkodzone. Te użyjemy, resztę, tam jest chyba 20 sztuk w samochodzie. Dobra, ja robię teraz krótką pauzę. Dobra, moi drodzy. Katalizatory są już w środku. I teraz tak. Tam na opasce widać tą nową śrubę. O, tam przyszła nowa śruba, która kosztowała całe 2 euro. W Mercedesie. Tu jest jedna sonda lambda już wpięta. Tak to wygląda. Drugi katalizator jest również w środku. Tam jest ta nowa opaska z nową śrubą. O, tam w rogu. O, tak jak widać, taka ładna, świecąca. O, ona kosztowała 20 euro. Mercedesie. Tu już jest wszystko podłączone. Kompresor klimy też już jest przymocowany. Już jest przykręcony. Tu jeszcze jest luźna opaska od interkulera, ale to na samym końcu kosmetyka. Poduchy są również przykręcone. Tak jak widać, tu również druga, obydwie poduszki są nowe. Co teraz? Teraz dzisiaj odebrałem tą nieszczęsną opaskę na tłumik. No, takie ustrojstwo. I to dziadostwo, numer części z Mercedesa jest tutaj. O, może tak, A140-492-0245. To jest ta opaska, która pękła przy demontażu. To jest żeliwo. Tu jest ten pierścień, który wchodzi, zaciskowy taki w środku, on wchodzi na tłumik. To jest jako jedna część i to przychodzi, moi drodzy, to przychodzi tutaj, ten pierścień wchodzi tutaj w środek. Tu i opaska, i ta opaska przychodzi tu na tłumik. I tu jest do kupy ściśnięte. O, ja tu troszkę śrubę odwrotnie założyłem, żebym mnie nie zgubił. Także tak to wygląda. Tu jest czujnik ciśnienia. To też odłączaliśmy. Prawy od DPF-u, tu jest gdzieś był czujnik ciśnienia. O, tutaj lewy od DPF-u idzie tu.
O, i tam nie jest jeszcze podłączony, to będziemy zaraz przypinać. No co, także dzisiaj wrzucamy już wózek. W aucie mam jeszcze olej do tego dyferencjału przedniego. Też to odebrałem. Tu jest przykręcony katalizator. To jest, wszystkie te śruby są jeszcze luźne. Jeszcze nie są wyciągnięte. To będziemy robić jako ostatnie. No mówię, tak to już by było na tyle, że tak powiem, z tych drobnostek. Tu jest również intercooler, wszystko podłączone, poprzykręcane. Tu daliśmy nowe, nie będzie tego widać tam na ósemkę, o te śrubki daliśmy nowe. To się wszystko ukręcało. Tak samo z tej strony na te blachy. Gdzie to jest? No, tu nie zobaczę. DPF to zasłania. O tam. Ta jedna na przykład, tam ją widać. Trzy sztuki z tej strony poszły. A tam na ósemkę kluczyk też daliśmy nowe. No i tak to by się sprawy miały. Wszystko ładnie dokręcone. Dobra, także my działamy dalej. I zaraz dalsza część. Dobra, my jesteśmy z wózkiem gotowi. Wózek siedzi. Katalizatory też zabudowane. DPF też zabudowany. Czujniki ciśnienia, sondy lambda, wszystko jest podpięte. Cała instalacja, wszystko tutaj. Wszystko, kostki powpinane. Tak jak mówię, było walki z tym wózkiem, on waży dobre 80 kg, tak szacuję. Poduchy przykręcone, dyferencjał też w środku.
Co chciałem jeszcze powiedzieć? Tutaj polało się olejem, jak skręcaliśmy wspomaganie do kolumny kierowniczej. Tak to wygląda. Co nam pozostało? Dzisiaj jest sądny dzień, zapalamy auto, sprawdzamy szczelność, czy jest pod turbin, nie leci olej. Tu jeszcze musimy wszystko poskręcać. Zawieszaj jako ostatnie. Przyjdzie ta opaska na tłumik. Tutaj również ta nowa, ten pierścień nowy jest w środku. Tu strzeliła jedna śruba. Znajdziemy jakąś tam inną, zastępczą. Jeśli o dyferencjał chodzi, tu mamy olej do dyferencjału. To jest ten olej, którego Mercedes nie miał w systemie. Olej Ravenola. Szkoda, że nie było to do dostania w Mercedesie. Ale ten ma również taką samą specyfikację. Także możemy użyć do tego dyferencjału tego oleju. Śruba nalewowa, śruba spustowa. 1,1 litra wchodzi do środka. Także z tego tytułu wzięliśmy 2 litry. No co więcej? Więcej do pokazania nie ma. Mordercza praca. Wszystko jest poprzykręcane. Komputer, wykasowanie błędów. Teraz biorę się za wymianę. Tutaj. O. To zaraz będę też wymieniać. Plastiki, o których mówiłem na początku filmu. Dobra, także ja przystępuję do roboty. Drobnostki jeszcze dzisiaj. Teraz to już bardziej kosmetyka. Wszystko tutaj poskręcać do kupy. Koła. Komputer. Napompować zawieszenie pneumatyczne. Poustawiać to wszystko i auto jest gotowe. Jako ostatnie. Tu będzie ten miech do wymiany. Z tym miechem to jest 20 minut, 15 minut roboty. To jest bardzo szybka akcja. No, bardzo pełny. Nie, zresztą i tak będziemy wypuszczać komputerem diagnostycznym ze zbiornika wyrównawczego, który jest tutaj. O, tu. Tu ma dwa takie, widać to może? Widać. Dwa zbiorniki od kompresora, od zawieszenia pneumatycznego. O. Niwo sensory. To jest to tutaj. I tutaj te plastiki, te dźwigienki. Założyłem właśnie nowe. W komplecie nie było tutaj tych śrub. Dałem samokontrujące. Takie też były, tylko były bardzo porzewiałe. Zresztą zaraz pokażę, jak wyglądały. Tak jak mówię, prawa strona tył mamy gotowy. I lewa strona tył też jest założone. Też mamy gotowe. Tutaj są te stare. Widać, jakie wyćwiechtane. Tu są na tych jabłuszkach. Widać to? O, tu. Powyrabiane. Tutaj to też był jakiś kataklizm. Wyostrzy. O. Kupa rdzy. O, tam się w ogóle nic. Strasznie wody naszło, skorodowane. Później one przekłamują i auto stoi bardzo śmiesznie. Jeśli o zawieszenie pneumatyczne chodzi. Tu jest podobna sytuacja w tym drugim. O, to się nie chce aż obracać. O, nowy ostrz. O, widać, jak tam wyglądają te przeguby. O, to się ciężko obraca. Oryginalne części Mercedesa też. No dobra, nieistotne. W każdym razie te dwa mamy. W takim stanie były te stare śrubki, które
ich nie było w komplecie. Tak jak mówię, to były tak o samokontrujące śruby przykręcone. Tak to wygląda. Tu jest jakiś, widzę, smar na tym. O. I jak skręcę zawieszenie przednie, wtedy przejdę do tych. Auto stoi wysoko, nie mogę tak. O. I te tutaj plastiki też będą wymienione. O, tu by lepiej widać. O. Też widać, jakie to wszystko skorodowane. Ale to mówię, to jako przedostatnie. Tak, poduszkę mamy zmienioną. Obydwa czujniki są, nie czujniki, tylko te tutaj sztangi plastikowe są zmienione. Poducha jest nowa w środku. Ona jest jeszcze co prawda luźna, tak jak widać, jest tylko wpięta tam u góry. O. Tu jest luźna, zaraz auto na dół. I jeżeli jest coś powietrza w zbiorniku, to go podpompujemy, żeby usiadł na poduszce, a jeżeli nie, to musimy to zrobić komputerem, żeby podpompować tą poduchę. Tu mamy tą starą. Tu te gumowe podstawy, tam była nowa. To było nowe. Mówię, poduszka sama w sobie, ona musiałaby pójść do sprawdzenia, czy ona faktycznie, aczkolwiek auto nie opadało, ale to była jedna stara poduszka w środku. Te wszystkie zostały tam już wymienione. I dlatego też zdecydowaliśmy się, że tą jedną zrobimy od razu, jak już auto stoi na podnośniku. O, tam na dół ona sobie siada. Tu ma taki... Gdzie to będzie widać? O, tu, o. Tu i w poduszce jest również takie wyżłobienie. O, tak jak widać. I to musi dokładnie w tym miejscu sobie, o. Tutaj tym wyżłobieniem musi sobie to siąść. Ale mówię, to za chwilkę, najpierw auto na dół. Zobaczymy, co on tam nam powie. Tak, moi drodzy, my już odkręcamy sobie śrubę od miski olejowej. Nowe turbo. Olej był miesiąc temu wymieniany, jak wcześniej wspomniałem, no ale niestety nowe turbo. Turba. Dlatego trzeba to zrobić tak, jak się należy, żeby turbiny miały świeżą oliwkę. 11,5 litra, jak już wcześniej mówiłem, wchodzi do tego grzmota. Praktycznie jak do sprintera. Ale nie ma wyjścia. Stary filtr oleju. Zresztą widać, że wygląda świeże, że tak powiem. Mówimy, że samo był wymieniany. No ale niestety musimy to zrobić tak, żeby miało to ręce i nogi, i z tego tytułu olej trzeba znowu wymienić. Także w pierwszej kolejności lejemy olej do wspomagania. Wszystko jest puste. Dobra, pierwszy strzał. Możesz palić. Na razie nie. Maszyna cyka jak zegareczek. Jak zegareczek. Daj mu chwilkę pochodzić, nie? Bez gazu. Bez gazu, tylko nie dawaj gazu, niech sobie chodzi, no. Dobra, mała kontrola na szczelność. Szczególnie spod turbo.
Wszystko sucho. Nic się nie dzieje. Druga strona. Tutaj to niewiele widać. Ale też się nic nie dzieje. Graj buczy. Dobra, furmanka skończona. Wszystko pozytywnie. Żadnych wycieków. Przejdzie, przejdzie!